Cześć, witajcie na kanale Grupy Kruchowiak. Dziś robimy kontynuację naszych filmików o opryskiwaczach polowych. We wcześniejszych filmach omówiliśmy sobie, czym się różnią poszczególne modele opryskiwaczy, a dziś skupimy się na tym, co tu widzimy na stole, czyli na sposobie sterowania danym opryskiwaczem, na tym, jak możemy to sobie doposażyć, jak możemy zmienić i dostosować dla siebie i rozwiązania, które wybierzemy, spełniły się nasze oczekiwania w 100%. W zależności od tego, jak opryskiwacz jest wyposażony, możemy zauważyć sobie najprostszy, zwykły, manualny zawór, który jest stosowany w opryskiwaczach Optimal z belkami 12-metrowymi. Mały, ponieważ opryskiwacz jest tani i ten zawór też musi umożliwić to doposażenie opryskiwacza dopiero w te droższe rozwiązania, ale to na potrzebę samego klienta, czyli Państwa. Zwykły, mały zawór, czyli mamy funkcję praca przelew, regulowanie ciśnienia, zamykanie poszczególnych sekcji, zawór tak zwany samoczyszczący, czyli przepływająca ciecz, przepłukuje sobie filtr i ten zawór umożliwia sterowanie w pełni opryskiwaczem, ale umiejscowiony jest z tyłu na opryskiwaczu. Za każdym razem musimy pamiętać o tym, że otwieramy szybę w ciągniku, jeżeli mamy kabinę, sięgamy do opryskiwacza, czyli aż do tyłu, żeby tym zaworem sterować. Zwykły, mały, prosty zawór. W opryskiwaczach w serii Heros, już we wszystkich, opryskiwaczach serii Apollo, ale również nawet w Optimalach z belką 15-metrową, w standardzie stosujemy już zawór tak zwany z kompensacją ciśnienia. I on, jak widzimy sobie w porównaniu tego małego, prostego zaworu, różni się przede wszystkim tym, że te sekcje są ułożone obok siebie i posiadają z przodu pokrętła. Te pokrętła odpowiadają za tak zwaną kompensację, czyli jeżeli mamy szerszą belkę, chcemy zamknąć jedną, dwie lub trzy sekcje, bo wykończymy zabieg, została nam wąska działka do opryskania, to zamykanie poszczególnych sekcji w przypadku tego zaworu nie spowoduje nam wzrostu ciśnienia na pozostałych sekcjach, czyli tym samym utrzymamy tą samą dawkę litrów na hektar. Jeżeli chcemy mieć w małym opryskiwaczu z tym belką 12-metrową taki oto zawór, możemy go również sobie do takiego opryskiwacza doposażyć już na etapie zamawiania, a jeżeli posiadacie taki opryskiwacz już kilka lat, bez problemu można takie rozwiązania jedno, czy to, o których powiemy sobie później, doposażyć. Pod filmikiem będzie wypisany kontakt do działu części, tam się można skontaktować, te części czy te podzespoły nabyć. Nawet jeżeli mamy zawór z kompensacją ciśnienia, nadal wszystkie funkcje tego zaworu sterujemy tak zwane ręcznie, czyli za każdym razem sięgamy do tyłu i sterujemy. Funkcja praca przelew, czyli dźwignia włącz-wyłącz, oprysk dla całego zaworu. Nadal to wszystko jest sterowane ręcznie. Zamykanie poszczególnych sekcji, zawór do regulacji ciśnienia, manometr, na którym obserwujemy ciśnienie, to wszystko sterujemy z kabiny ciągnika, ale musimy się wychylać. I teraz w zależności od tego, jak duży to jest opryskiwacz, jak daleko ten zawór jest umiejscowiony, kto wykonuje zabiegi w kabinie ciągnika, jak to wygodnie się odwrócić do tyłu i tak daleko aż sięgnąć, możemy ten zawór rozbudować o tak zwane sterowanie elektryczne. Sterowanie elektryczne, czyli zawór manualny z dźwignią zostanie zastąpiony poprzez elektrozawór, a do sterowania będzie taki mały oto panel. I w zależności od tego, ile funkcji sobie wybierzemy, może być to panel tylko z jednym przełącznikiem, włącz, wyłącz, czyli tak jak mówiliśmy, zamiast tego tej jednej dźwigni będzie funkcja elektryczna lub włącz oprysk, ale również reguluj ciśnienie, czyli już podwójne przełączniki i przełącznikami możemy sobie również regulować ciśnienie. Częściowo wykonujemy te najczęstsze funkcje, czyli praca przelew na uwrociach, na klinach, musimy nadal zamykać zawory ręcznie. Możemy iść o krok dalej, czyli nie częściowo wyposażamy zawór manualny w elektrozawory, ale całkowicie cały wymieniamy na zawór w pełni sterowany elektrycznie. Wtedy oto już mamy panel trochę większy. Panel, na którym mamy oprócz funkcji praca przelew, nadal mamy funkcję reguluj ciśnienie, ale już w tej wersji mamy manometr w kabinie. Ten manometr możemy sobie wygodnie doczepić w tej pozycji, w której nam jest, będzie wygodnie go obserwować, ile miejsca mniej zajmie. Kolejna funkcja, którą mamy tu pierwszy raz, są to funkcje zwane sekcje zamykane, poszczególne już elektrycznie. Mamy do tego diody, które sygnalizują nam, które sekcje są załączone, a które są wyłączone. Zdalne wyłączenie sekcji, czy to będzie ten zawór kompensacyjny w całości, częściowo czy ręczne, wszystkie te zawory wymagają od nas, abyśmy na bieżąco albo utrzymywali stałą prędkość i stałe obroty wałka WOM, czyli ciśnienie, albo w razie każdej zmiany tej prędkości, zmiany ciśnienia, musieli koordynować, korygować to wszystko ciśnieniem. W ten sposób, czy tym oto pokrętłem tego wszystkiego pilnować.
To pokrótce, jeżeli chodzi o zawory sterowania układem cieczowym w tych małych, prostszych opryskiwaczach, a jeżeli chodzi o sterowanie belką, ponieważ jeżeli mamy opryskiwacz z belką hydrauliczną, czy to będzie belka PHX, belka Apollo PHN, to w standardzie mamy dźwignię, którymi sterujemy belką, czyli składaniem, poziomowaniem, podnoszeniem belki i tu przebitka krótka, jeżeli chodzi o z placu, jak wyglądają takie dźwignie. One są mniej wygodne ze względu na to, że one mają swój gabaryt. W kabinie też ileś miejsca musimy mieć, żeby to sobie wygodnie odłożyć. I opcją jest zmiana tych dźwigni na taki oto panel, który występuje w standardzie dla niektórych typów belek, na przykład belek PHA, belek PHH czy belek PHB. Taki panel jest to panel w standardzie dla tych belek, które wymieniłem, a opcjonalnie występuje dla belek PHX i belek PHN. Panel ten, podobnie jak te sterowanie cieczą, jest o tyle wygodne, że jednym palcem możemy sobie obsługiwać funkcję hydrauliki belki. Możemy sobie to wygodnie odłożyć w miejscu, w którym chcemy w kabinie, ponieważ wiązka przewodów elektrycznych jest bardziej elastyczna niż w tym rozwiązaniu z dźwigniami linki w pancerzu. W przypadku tych dwóch paneli możemy również te panele łączyć, modyfikować sobie w taki sposób jak chcemy, czyli mamy możliwość spięcia jednego panela z drugim i umiejscowienia to wygodnie w jednym miejscu w kabinie. I to byłoby, jeżeli chodzi o te prostsze sterowania, prostsze zawory, czy to manualne, czy częściowo sterowane elektrycznie, które omówimy sobie tu na stacjonarnie na przykładzie tych tu eksponatów, które widzimy. Przejdźmy obok i tu mamy już, bym powiedział, poziom wyżej, czyli oprócz tego, że urządzenia te mają zdalne sterowanie układem cieczowym, mogą posiadać zdalne sterowanie układem hydraulicznym lub nie, to pamiętać trzeba o tym, że te urządzenia są to już tak zwane komputery. I każdy komputer to nie tylko sam monitor, który jest w kabinie ciągnika, jeden, drugi, trzeci, ale również urządzenie, które wymaga od tego, żeby na opryskiwaczu były pewne zmiany poprowadzone. Czyli nawet jeżeli mieliśmy opryskiwacz z zaworem, tym najprostszym, pierwszym z brzegu, to jeżeli doposażymy go w komputer, to komputer jest rozumiany jako monitor, ale również elektrozawory, ponieważ idzie to w parze, i czujniki, które są niezbędne do podstawowej pracy każdego z tych komputerów. I o komputerach, poszczególnych modelach, zrobimy sobie oddzielne filmy, czyli poświęcimy jeden film na opryskiwacze wyposażone w ten komputer, w ten lub w ten. Ale żebyście Państwo też wiedzieli, o co pytać, żebyście sami zasugerowali, który może komputer chcielibyście na pierwszy temat, powiem pokrótce tylko, czym te komputery się różnią. Tak jak mieliśmy zdalne sterowanie tam, czy manualne, czy zdalne elektryczne, musieliśmy cały czas kontrolować prędkość, kontrolować ciśnienie, aby utrzymać dawkę w litrach na hektar. W przypadku obojętnie, którego komputera wybierzemy, to już ten przeskok, to jest ta zmiana generacji, że jest to urządzenie, które samo za nas kontroluje, czy pilnuje tego, aby ta dawka była odpowiednio dostosowana do prędkości. Zwiększymy prędkość, komputer sam tak będzie regulował elektrozaworami, żeby utrzymać tą dawkę w litrach na hektar. To w przypadku tych prostszych komputerów. Bardziej rozbudowane komputery posiadają na przykład już antenę do GPS-u, odpowiednie oprogramowanie, które będzie samo kontrolowało i jeżeli będziemy pracowali w trybie automatycznym, rozłączało oprysk wtedy, kiedy to jest konieczne, czyli na przykład na uwrociach, na klinach, abyśmy uniknęli podwójnego nałożenia. To już mamy kolejny przeskok. I kolejny przeskok są to terminale, czy tak zwane komputery, które sterują i komunikują się za pomocą standardu ISOBUS. I o ile te wcześniejsze monitory były dedykowane do komputera, czy do tej elektroniki, która jest na opryskiwaczu, tak monitory w standardzie ISOBUS mogą współpracować z innymi urządzeniami, które są do tego przystosowane. Ale to już sobie powiemy na przykładzie konkretnego komputera, kiedy będziemy go omawiali. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie pierwszej części, piszcie w komentarzach. Jeżeli macie sugestie odnośnie tej części związanej z komputerami, piszcie, który komputer chcielibyście wybrać do filmu jako pierwszy. Zrobimy, tak jak powiedziałem, poszczególne filmy, ponieważ te komputery różnią się w sposób znaczący i trudno byłoby omówić to wszystko w jednym wersie za jednym razem, a dla Państwa będzie wygodniejsze, że będziecie mieli cztery filmy tak naprawdę, w których będziecie mogli sobie porównać, czym się różni jeden komputer od drugiego. Z mojej strony to wszystko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Do zobaczenia za tydzień.